widać. Pokażę wam dzisiaj, kupiłem sobie silnik. Silnik Miejska 125. Znalazłem go na jednym z portali aukcyjnych. Postanowiłem go zakupić. Właściciel reklamował go jako, że jest nowy. To w sumie główny argument, który skłonił mnie do jego zakupu. Jest to kopia. Lepsza, może gorsza. Uwzględnili tutaj już pewne niedoskonałości konstruktorzy tego silnika, silników jemu podobnych. Kopiowany jest, myślę, na wzór MZ 150 z pewnymi udoskonaleniami, tak jak tutaj skrzynia biegów, którą można wydostać z tej strony. Myślę, że póki jest nowy, to jakiś czas pojeżdżę bez wyciągania jej. Co więcej o silniku, no. Pierwsze oględziny wskazują na to, że raczej jest nowy. Co więcej, no nic się tu zbytnio nie rzuca w oczy. Docelowo plan jest taki, że chciałbym go włożyć do ramy Husqvarna TC410. Tutaj jest rama, można zerknąć. Jak to się będzie zachowywać? Plan jest taki, że pojazd, takie hardkorowe enduro, myślę, zawieszenia solidne, hamulce Brembo, wiadomo. Rama dosyć lekka, to wszystko tutaj waży całe nic, można tak powiedzieć. Silnik włożymy, chodzi głównie o to, żeby to się przemieszczało bardziej efektownie, ale głównie chodzi o to, że ma to jeździć po lesie, jakimś tam lekkim terenie, cóż więcej. Tak. W komplecie do silnika jest ten moduł, oryginalny jeszcze, napisany jest na nim CCCP. Pomyśl, to są te najlepsze moduły, jakie można dostać w tej chwili, tak zwane stare zapasy. Kolanko wydechowe, wygląda na używane, ale w dobrym stanie. Na pewno założone, chyba przerabiane, bo tak będzie poprowadzony górą. Mój znajomy Kądziu kupił mi tutaj łańcuch z maszyn rolniczych, 2,5 metra. Coś takiego, cięte na miarę, będzie zaadoptowane do tego pojazdu. Kupiona jest zębatka 55 zębów z WS-ki, z tych pojazdów takich trójkołowych robionych przez domorosłych mechaników. Co więcej, na jednym ze znanych portali aukcyjnych zakupiłem taki układ wydechowy, właściwie rurę, za jedyne 15 zł. Stan dobry, długość myślę wyśmienita, bo wyjdzie mi to mniej więcej w tym miejscu, czyli nie będzie wystawać, nie będzie szpecić. Myślę, że jest ok. Takie zakupy poczyniłem z znanego portalu aukcyjnego, cena 30 zł, czyli linka od WS-ki, myślę, że spasuje. Miała być dźwigienka sprzęgła, jest hamulca, ale jak je odwrócę, myślę, że też podejdzie. Nakrętka, kolanka. Tutaj oczywiście obowiązkowy zestaw. Tarcze sprzęgłowe MZ150, czyli to, co trzeba tam na dzień dobry wymienić, bo oryginalne sprzęgło Miejska jest mocno dyskusyjno sprawne, także trzeba tu się tym zająć na dzień dobry, tak słyszałem. W układzie zapłonowym taki moduł będzie, znaczy myślę, że tak będzie, myślę, że mi się uda to zaadoptować i że będzie to jeździć sprawnie. To tyle na początek, później zdam jakąś relację z tego, jak to wszystko się będzie układać. Myślę, że w następnym odcinku dokupię już przekładki sprzęgła, bo też je zamówiłem, ale niestety nie doszły. Także w następnym odcinku, jeżeli uda się silnik włożyć do ramy, zajmiemy się przeróbką sprzęgła. Także to tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję.